Marianna Schreiber od jakiegoś czasu chwali się swoim żołnierskim życiem. Wrzuciła nowe zdjęcie w mundurze, tym razem z gościnnym udziałem córki. Internauci wyłapali jednak pewien detal, który wzbudził kontrowersję. Nie byłoby chyba miesiąca, w którym Marianna Schreiber nie zaskoczyłaby internautów czymś nowym. Niedawno okazało się, że kontrowersyjna influencerka wstąpiła do wojska i rozpoczęła swój intensywny trening. Wcześniej podjęła niemal 30 prób wejścia w żołnierskie szeregi, bez skutku. Na to wychodzi, że w końcu będzie mogła zrealizować swoje marzenie. Marianna Schreiber pokazała się z córką. Chociaż Schreiber nie jest ostatnio tak aktywna na mediach społecznościowych jak bywało jeszcze kilka miesięcy temu, wciąż niezmiennie wrzuca zdjęcia i nagrania na swój profil instagramowy. Na ostatnim z nich po raz kolejny zaprezentowała swój mundur. Towarzyszyła jej również ukochana córka. To właśnie ona jest dla niej największą motywacją, aby po treningach wracać do domu. Miłość, która zawsze na mnie czeka. Cudownie być mam, napisała modelka, fani Schreiber zwrócili uwagę na jej zęby. Internauci dopatrzyli się jednak pewnego nietypowego elementu na fotografii. Okazało się, że influencerka ma założone cyrkonie na zęby. Ten detal oburzył część fanów modelki, którzy w sekcji komentarzy zwrócili jej natychmiast uwagę. Brali w wątpliwość to, że regulamin wojska na to zezwala, regulamin ogólny żołnierza nie pozwala na te cekiny w zębach, czy jak to tam się nazywa, która jednostka pozwala na takie rzeczy, masz jakieś cyrkonie na zębach? To jest na stałe? Czytamy. Marianna nie odniosła się jednak do zarzutów, pozostawiając sprawę bez odpowiedzi.